Siemanko, z tej strony Anioł, witam Cię serdecznie na tym cudownym kanale. Dzisiejszy film będzie lekko odbiegał od tego, co robiłem do tej pory, ale myślę, że może się spodobać. Wcielimy się w rolę pogromców mitów, weźmiemy pod lupę mity, niedopowiedzenia, które możemy napotkać w Call of Dragons i sprawdzimy, czy mają w sobie ziarno prawdy, czy należy je położyć na półkę obok potwora z Loch Ness, czy tego, że Messi jest lepszy niż Ronaldo. Jeśli macie jakieś mity, to dajcie znać w komentarzu. Jeśli uda się zebrać kilka naprawdę ciekawych propozycji, to wleci kolejny odcinek, podobny do tego. Ale z zebraniem takich ciekawych mitów, nie ukrywam, może być trudno. Co ciekawsze, chyba wybrałem, ale kto wie, może mnie zaskoczycie. Oczywiście przypominam o pozostawieniu łapki w górę, suba, jeśli jeszcze tego nie robisz. I przejdźmy do pierwszego mitu, który mocno utarł się w świecie Call of Dragons. I sprawdźmy, czy jest prawdziwy. Powiela go wielu twórców, a co za tym idzie wielu graczy. Nawet w moim sojuszu spotkałem się z tym mitem kilkukrotnie. A mowa oczywiście o sposobie wbijania gwiazdek na bohaterach. Pewnie wielu z was, szczególnie tych, którzy chcą tak jak i ja prowadzić swoje konto w jak najefektywniejszy sposób, spotkało się z tym, że gwiazdki należy rozdawać pojedynczo, aby zwiększyć liczbę trafień krytycznych. A co za tym idzie, zmniejszyć liczbę potrzebnych medali do ulepszenia bohatera do 6 gwiazdek. Aby to sprawdzić, posłużymy się filmem Mistera Sneaky, który również używa tej techniki. Nas interesuje część, w której Sneaky ulepsza bohatera z 5 do 6 gwiazdek, a dokładnie część, w której używa już tylko tych najsłabszych medali do ulepszania, ze tego względu, że będzie nam to łatwiej obliczyć. W czasie, gdy Sneaky wbił 33,3% szóstej gwiazdki, w ekwipunku ma 568 medali. Natomiast po zakończeniu procesu w ekwipunku pozostało mu 269 medali, co oznacza, że do wbicia pozostałych 66% potrzebował 299 medali. Nie potrzeba tutaj matematycznego umysłu, by wiedzieć, że do ulepszenia pozostałych 33%, a w tym przypadku poprzednich 33%, potrzebowalibyśmy 150 dodatkowych medali. Łącznie daje nam to 449 medali do wbicia szóstej gwiazdki od zera. W moim przypadku przy używaniu 6 medali naraz, w czasie ulepszania Fregar do 6 gwiazdek, potrzebowałem 466 medali. Wychodzi na to, że ten mit okazuje się prawdą. Używając medali pojedynczo, można ich zaoszczędzić 17. Natomiast nie jest to takie stuprocentowe. Żebym ja się pod tym podpisał, musiałbym takich testów przeprowadzić więcej. Mogło być tak, że miałem pecha, a Sneaky miał szczęście, albo ja miałem szczęście, a on miał pecha i ta różnica mogłaby być jeszcze większa. Na pewno minimum jeszcze ze 2 takie testy by się przydały. Próba badawcza moim zdaniem jest zbyt mała, żeby przy takiej losowości określić, że ten mit jest prawdziwy w 100%. Natomiast na potrzeby tego filmu możemy uznać, że jest prawdziwy, bo fakt jest taki, że Sneaky użył o 17 medali mniej. W niektórych głowach może narodzić się pytanie typu, czy warto poświęcać swój czas dla tych 17 medali. To pytanie pozostawiam wam. Mit numer 2. Gorący temat szczególnie wśród kont free to play, low spenderów, kont, które powoli wkraczają w otwieranie jednostek T5 i potrzebują w tym celu mnóstwa traktatów do ulepszania budynku od rally, który jest jednym z wymogów do odblokowania wcześniej wspomnianych jednostek T5. Jedni mówią, że robienie fortów solo tudzież w parach jest bardziej efektywne, drudzy mówią, że nie ma żadnej różnicy, czy robisz forty z jedną osobą, czy z kilkoma. Sprawdźmy to. Po lewej mamy forty solo, po prawej forty wspólnie bez ograniczeń. Jak możecie zauważyć, robiąc forty solo możemy tych traktatów dostać więcej. Nagroda zależna jest od tego, ile obrażeń zadamy. Jeśli nasz legion zada powyżej 89%, otrzymamy nagrody 10 kręgu. Natomiast gdy będziemy mieli 88 i mniej, będziemy dostawali nagrody 9 kręgu. 10 krąg jest najwyższy i tylko wtedy możemy dostać maksymalną nagrodę za pokonanie fortu mrocznych.
Należy przy tym pamiętać, że szansa na nagrodę główną oraz na jeden traktat to zapewne 50%, dlatego nie warto się zrażać, gdy kilkukrotnie dostaniemy po jednym traktacie. Prawdą jest, że robienie fortów w parach lub z farmą jest bardziej opłacalne. Na moim przykładzie na dwa forty średnio z farmą dostanę 12 traktatów, a robiąc forty z wieloma osobami, tych traktatów dostaniemy 7-8 średnio. Prosta matematyka. Robiąc forty z farmą, dostaniecie 50% więcej traktatów, co jest równoznaczne z zebraniem potrzebnych nam traktatów również o 50%. Na przykład zamiast robić te forty przez rok, będziecie je robili przez pół roku. Różnica jest znacząca, dlatego warto uszanować to, gdy ktoś chce robić te forty z farmą czy w parach. Mit numer 3. Trzecim mitem tego odcinka będzie to, czy wszystkie jednostki trafione artefaktem są ciężko ranne, czy wśród tej cyfry, którą możemy zobaczyć w raportach, są jednostki lekko ranne. Aby to sprawdzić, posłużymy się pomocą asystentki. Owszem, jest to moja szeroko pojęta farma, ale czasem jest to żywy człowiek, który dziś przyjdzie nam z pomocą. Na wstępie zaznaczę, że jeśli chodzi o jednostki kawalerii, to szpital jest pod tym względem pusty u Teiry, więc sprawdźmy, za ile obrażeń uderzymy, ile jednostek pokonamy i ile jednostek z tej walki trafi do szpitala. W pierwszym przypadku do szpitala trafiło 2000 rycerzy. W drugim przypadku do szpitala trafiło ponad 2000 rycerzy, gdyż pierwsze 2000 rycerzy, które już było w szpitalu, pochodziło z pierwszej próby. Ale w przypadku drugiej próby obrażenia od artefaktu były większe, więc logiczne jest to, że do szpitala również trafiło więcej jednostek. Z testu wynika, że ten mit możemy obalić. Nie wszystkie jednostki pokonane za pomocą artefaktu trafiają do szpitala. Nagram jeszcze taki mały dodatek do tego mitu, który jest bardzo mocno powiązany z mitem o artefaktach. Mianowicie sprawdzimy, czy liczba zasług po użyciu artefaktu zwiększy się, czy pozostanie w miejscu. Możemy użyć artefaktu. Stay prepared, stay alert. Obrażenia zadaliśmy. A czy zwiększyła się nasza liczba zasług? Jak widzicie, liczba zasług po użyciu artefaktu nie zmieniła się. Myślę, że warto to zapamiętać dla tych, którzy tego nie wiedzą, że po zabiciu z artefaktu liczba zasług się nie zwiększa. Na tym micie zakończymy ten odcinek, żeby nie był za długi. Jeśli macie jakieś propozycje do nowego odcinka, możecie dać znać w komentarzu. Jeśli będę w stanie, to postaram się pokazać, a co za tym idzie, odpowiedzieć na wasze pytania, na niedopowiedzenia, które was nurtują. W tym odcinku to by było na tyle. Wiecie, co robić. Trzymajcie się. Elo.